Jest Gerald, cześć, witajcie bardzo serdecznie w 5. odcinku z Wiedźmina. Jest to odcinek po jakichś 3 miesiącach chyba. Jest mi niezmiernie miło, w ogóle nagrywam z nowego miejsca, o którym już niebawem. Powiem tyle, że nagrywam z podłogi, mam 2 poduszki pod tyłkiem. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. 3 miesiące to jest dość dużo, żeby pamiętać grę idealnie. Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? No właśnie. Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Przyszedłem do barona oczywiście, nie no, żartuję. Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Ej, no nie pośpieszaj mnie, nie? Czekaj, musimy iść, jakoś tak. Nie, zajmiemy się pierwszy tym kolesiem. Podłożył do pieca. Nie o to chodziło, o to. Nie? O co, ale... Czy mogę tam wejść jakoś inaczej? Czekaj, tędy. Cholera, ani drgnął. Pewnie są zaryglowane od środka. Aha. Muszę znaleźć inną drogę. No przecież. Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia. Cholera, ile dymu. Muszę się śpieszyć. Dobra, koleś poczeka. Ale Geralt, nie, czekaj, powietrze. Muszę, dobra, jak muszę iść? Tylko, że... Mogę tędy zejść? Dawaj. Gdzie ja go słyszę? Idę po ciebie! Ej, ja zginę sam. Zginąłem? Czy go uratowałem? Niemożliwe, że go uratowałem, bo jak? Zginąłem. Nie mów, że tylko konie uratowałem. Ho! Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna! W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Zaraz ci dojadę. Uciekły od ciebie. Tak było? Uleż chuju! A, bo on jest pijany, dobra. Wow, nie zabij mnie, ja cię kręcę. Koron tylko? Silny atak, blok, kontratak, okej, unik. O, okej, tylko jak mnie uderzy teraz, to ja zginę, no nie? Unik, Geralt. Nigdy się nie nauczycie. Czemu on gardę trzyma cały czas? Nie zepsuj się, nie zepsuj tego! Dobra, nasza. Ale czy to tak było naprawdę? Jak grałem pierwszy raz... To chyba było coś innego. Nie jestem pewien. Ale... Ale ten koleś chyba zginął. Po którego leciałem. No nieważne. Znaczy ważne, nieważne. Siadaj. Nie wiem, dawno nie grałem, no nie? Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Oczywiście. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Ups. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Czy mnie to interesuje? Teraz to nie ma znaczenia. Wiem, jak je odnaleźć. Jak? Jak najszybciej. Wiem o dziecku. Anna... Ja... To wszystko nie było tak, jak wygląda. No to słucham. Mów, jak było. Tylko tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Alkohol niszczy. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Narzekaj się, nie? A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Trochę napisu ucina. Winem rozlanym na półpiętrze. To nie problem. No nie? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Alkus. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? No. A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? No a ja... Myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Lubię tego kolesia. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce... Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, no, zanim się urodziło. W wielu przypadkach pomaga. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Przez ciebie. Wiedźmini nie współczują. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Ej. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Dobra, wytłumaczę. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Załatwmy to od razu. Okej. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Okej, będę miał trochę czasu to na przygotowanie się. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzeźwieć. A tak. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Okej. Aha, no dobra, nie przygotowałem się. Myślałem, że będę miał chwilę, żeby się przygotować. Jeszcze kawałek idź za mną. Ogólnie mam zbroję, bo ja gram w tą grę plus, no nie, że tam mam... Zacząłem od momentu, gdzie skończyłem grę. Niby mam tam 50 któryś poziom. Nie wiem, który dokładnie. Jak to sprawdzić teraz? Rzemiosło. 55. Ale gram od początku i zbroję, z którą skończyłem... W ogóle cały ekwipunek, z którym skończyłem grę przedtem. Mam ten sam, tylko że on jest po prostu... do niczego teraz. Po prostu pancerz z pierwszego poziomu będę miał lepszy niż ten, na którym skończyłem. Ale spoko. Czyli najlepiej będę najlepiej, żeby sobie właśnie zmienić to. Na przykład miecz sobie zmienić, bo jest dużo mocniejszy. A tak naprawdę on jest słabszy. Ej, one są dość spoko. Albo spróbuję go rozwalić tym, co mam, a... Czekaj, a jak porównać... O, shiftem. Przebicie pancerza zwiększy krytyk. Siła ataku, przebicie. Miecz srebrny. O! Nie żeby coś, ale ten będzie mocniejszy. A to jest miecz srebrny. Nie jest za dużo mocniejszy, ale ma przebicie pancerza mniejsze. Aha, to też jest srebrny. Nie, dobra, na razie to zostawię. A zbrojka no, taka będzie lepsza niż... Dobra, nieważne, na razie to zostawię, no nie? Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ale miecz sobie wymienię. Dobra, idziemy za baronem. Nadaliście dziecku imię? Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Ale wybrał sobie miejsce, no nie? Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! O. Nie zabijaj go, nie zabijaj go. Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce. Teraz. Ej no, twoje dziecko, no co? Bogowie miłosierni. O. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w płomikę. Możesz, kurwa! Aha, jak coś to mam go uspokoić magią, tak? Akcji. Ej, spokojny jest. Aha, jeszcze mamy kawałek, czekaj. Pochowajmy go! Miejmy to za sobą! Głodne widma wyczuwają porońca. Ej, ja go chciałem ten. Zrób mojej matki, zrób coś z nimi! Myślałem, że barona zaatakowają. Dobra. Zaraz mi wypadnie, uspokój go jakoś. Dobra, ale teraz tak, ulepszony grom jest na dwa. Nie, jakie tam są ten? F i R. Dobra, F i R. Na Y mam jajo. Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Pamiętam, że za pierwszym razem chyba go zabiłem. Ale to chyba przez przypadek, bo wtedy jak był wybór, czy go zmienić, czy zabić, chyba dałem wtedy, żeby go zabić. Zobaczmy, jak teraz to się potoczy. Nie wiem. Może będzie trzeba go zabić. Znowu... Zaraz ich więcej, musimy się śpieszyć. No to ja! Nie mam zamiaru czekać, aż nas zeżrą. Coś się dzieje? Nie. Głośno było, a to przez płotkę. No, kopnij mnie. Znowu to samo. Bije się jak węgorz, nie utrzymam go. Ej. O, przestał. Myślałem, że się już nie da nic zrobić. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jak Aneczka chciałaby ją nazwać? No, to już jest twoja sprawa. Hop. Przejdziemy się tak. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siły nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea i uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Czemu pod domem? A jak to ktoś wykopie? Tak, bo tak, jakoś przez przypadek, no to co wtedy? Czy zaklęcie wróci? Nie wnikajmy w szczegóły. Czyżby już? Nie. Kurde, wiem, że ja z nim walczyłem. Teraz pytanie, czy coś się jeszcze stanie? Co teraz? Czekamy do jutra. Już ci mówił. Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Powinna. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. To są tylko legendy, pamiętaj. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Taki wiedźmin by się przydał niektórym, nie? Nie pij, nie pij, nie pij. Staraj się nie pić. Okej, czyli doba, tak? O, mutacja. Damy sobie tak. Niby doba nie minęła, ale... Aha. Trochę przefilozofowałem, ponieważ powinienem podejść i on sobie teraz medytuje. No ale okej. Chciałem być mądrzejszy. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Dea. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Aha, pójdzie do barona. Szach i mat. Co jest? Nie wiem, czy oni ją widzą? Chyba tak, w sumie. A co, będę tak szedł za nimi? Za nią? Za nią. Nie pamiętam w ogóle tego, że ogólnie nie pamiętam, gdzie ona idzie, jak się akcja potoczy, także to jest bardzo fajne, bo ja w to grałem chyba 3 lata temu. Ups. To chcę spierdzielać, nie mam czasu na was. Da, mogło być trochę szybciej. Soundtrack. Kurde, ja myślałem, że to będzie jakoś w... Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Idź za kłobukiem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Hehe, lecimy. Ale ma język. O ile dobrze pamiętam, to one były gdzieś... Gdzieś... W mieście. Kurde, nie jestem pewien. Aha. One wybuchają. Pojady miały używanie. To tak nam składać żeńskie truchło. No i cyk. Nie lubisz srebra, co? Nie lubisz srebra, co? Opa. Kurde, dużo was jeszcze tam będzie? Wow. Krytyczne obrażenie. Ups. Okej. Okay. No proszę was. I cyk seryjko. Co my tu mamy? O. Kości już tu chwilę leżą. Mhm. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Gryf. Brakuje podkowy. Nogi. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. O, jaskółka. Tyry. Jeszcze mi tu wilka brakowało. Nie wydaje mi się, że one tu będą. A raczej... chociaż? Dzień dobry. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Tutaj się ukrywały, tak? O kurde, jakie wejście. To? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją i czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. To na pewno. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... Nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. I stąd niezowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. A teraz jaki rozgadałem? Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne wody nie stały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. O, czyli szukamy Tamary. Dzięki córki za pomoc. Powiemy, gdzie jest. Tak? Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? O, zakochał się młody. Zrobię co w mojej mocy. Nie no, martwi się tylko, no nie? Porozmawiaj z Baronem o jego rodzinie. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Ziu. Czyli wracamy do Barona. Okidoki, ja kończę w tym miejscu. Jest, to będzie pora na następny odcinek. Ruszymy z poszukiwaniem żony i córki. Więc jest mi niezmiernie miło. Dziękuję bardzo za wytrwałość. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak? Dzięki. Nie zapomnijcie łapce w górę. Pa!